Jest mi niezmiernie miło, że dochodzimy do tego etapu naszej inwestycji po złożonym wniosku i pozytywnej ocenie i decyzji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w sprawie przyznania środków finansowych na niezwykle ważną inwestycję dla naszego szpitala, myślę dla mieszkańców Opola i województwa polskiego również, ale również dla naszych pacjentów, bo inwestycja, która zostanie przeprowadzona do 2025 roku, doprowadzi do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej prawie o 60%. Całe to zmniejszenie zużycia energii zostanie wykorzystane na rzecz poprawy jakości świadczonych usług naszego szpitala oraz na przyjmowanie większej liczby pacjentów. Będziemy mogli więcej świadczyć usług dla pacjentów. To myślę, że jest niezwykle ważne. Sam obiekt na pewno wypięknieje, będzie energooszczędny, będą zastosowane technologie takie, które pozwolą nam gospodarować racjonalnie, oszczędnie w dłuższej perspektywie czasu. Nasz obiekt od wybudowania, od uruchomienia w 1997 roku nie był gruntownie remontowany w taki sposób, jak w tej chwili to będziemy realizować. Sama inwestycja jest komplementarna w stosunku do już realizowanej przez nas inwestycji związanej z wymianą źródła ciepła realizowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego, gdzie budujemy nową kotłownię w układzie kogeneracyjnym. Stąd też efekty ekologiczne, które uzyskamy, będą dla naszego środowiska bardzo duże. Zdradzę rąbek tajemnicy, że tutaj też siedzimy z panem dyrektorem Maderą przy stole, żeby już zwiększyć ilość instalacji fotowoltaicznych na terenie szpitala, więc na pewno dzisiaj ten zaszczytny dzień podpisania umów na termomodernizację i te 5 MW paneli fotowoltaicznych dla szpitala, owszem, ale nie mówimy, że w najbliższym czasie jeszcze nie zwiększymy o kolejnych 5 MW tej instalacji, żeby faktycznie tutaj szpital mógł się zasilić dodatkowo jeszcze w energię. Także szacunek naprawdę dla całego zarządu tutaj szpitala o to, że zawalczyli o to, aby ten wniosek w Narodowym Funduszu złożyć, bo to nie był prosty temat, wniosków spłynęło bardzo dużo i cieszymy się, że tutaj na Opolszczyźnie akurat szpital wojewódzki te pieniążki otrzymał. Myślę, że dla dobra i społeczności, i pacjentów, i przede wszystkim dla oszczędności, no bo to jest teraz najważniejsze w tej dobie właśnie transformacji energetycznej, żebyśmy wszyscy w tym kierunku zmierzali. To kolejny szpital, który otrzymuje dofinansowanie. Nie będę ukrywał, że to jest jedno z największych dofinansowań, jakie w ogóle udzielamy w naszym programie inwestycyjnym, w naszym programie skierowanym na budownictwo energooszczędne. To naprawdę, zresztą szpital jest ogromny również, to 70 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, która zostanie objęta tą termomodernizacją. No, w zasadzie są zastosowane wszystkie najnowocześniejsze technologie związane z jak najlepszym użytkowaniem tego typu obiektów, czyli oszczędność energii, efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii. System zarządzania energią, odnawialne źródła energii, fotowoltaika, naprawdę na bardzo duży również wymiar, bo 570 kilowatów mocy na samych budynkach. To faktycznie zapewni szpitalowi po pierwsze efektywność energetyczną, co oznacza zmniejszenie kosztów korzystania i tu pan dyrektor słusznie powiedział, będzie więcej możliwości jednak przeznaczenia tych środków na cele medyczne, na te, które są najważniejsze dla szpitala. Reprezentuję tutaj Uniwersytet Opolski, czyli jesteśmy tak naprawdę podmiotem tworzącym Uniwersytecki Szpital Kliniczny i jestem pod ogromnym wrażeniem wszystkich inicjatyw naszego szpitala, który jest dla uczelni tak naprawdę bezcennym partnerem w kształceniu studentów kierunku lekarskiego i kierunku pielęgniarskiego. Ta współpraca przebiegała zawsze bardzo dobrze i bardzo dobrze będzie przebiegać dalej. Jako pacjentka również się bardzo cieszę, ponieważ wszystkie wygenerowane środki, które zaoszczędzimy teraz w szpitalu, mają być przekazane na zdrowie, na leczenie pacjentów, więc z korzyścią dla nas wszystkich. A przede wszystkim chylę czoła z szacunkiem i z pokorą, bo mam pełną świadomość, jak tak olbrzymia inwestycja, inicjatywa będzie ciężka w realizacji, bo jak wszyscy wiemy, bardzo ciężko dostać dofinansowanie, ale sukces zmierzymy tym, jak rozliczymy ten projekt i pokonywali kolejne trudności, bo bez wątpienia w każdym projekcie one następują. Także tym samym deklaruję, jeżeli będzie potrzebne jakiekolwiek wsparcie ze strony uczelni, absolutnie jesteśmy do wzięcia.